Piłkarze ręczni SPR PWSZ Tarnów wygrali na własnym parkiecie z drużyną AZS AWF Biała Podlaska 35-31. Zwycięstwo jednak wcale nie przyszło łatwo. Goście w szóstej minucie prowadzili już nawet 5-2, jednak gospodarze odrobili straty, a do przerwy prowadzili 16-11. Skuteczna gra w ataku i dobra postawa bramkarza przyniosła w drugiej połowie prowadzenie nawet 9 bramkami. Goście próbowali odrobić straty, jednak mecz zakończył się 4-bramkową przewagą Tarnowem. No, początek na pewno ciężki, bo obie drużyny próbowały się jakoś poznać, co jedna gra, co druga gra. Dlatego ten początek meczu wyglądał tak ciężko. Później weszliśmy na właściwe tory, graliśmy to, co mieliśmy grać. A końcówka, wydaje mi się, że to po prostu rozluźnienie. Ale na szczęście utrzymaliśmy to do końca i nie daliśmy rzucić przeciwnikom więcej bramek. W najbliższej kolejce SPR PWSZ w wyjazdowym spotkaniu zmierzy się z drużyną z Radzymina.